chociaż lata Polski nie było. Przez ten czas jednak, jak ksiądz Kanonik w dzisiejszym kazaniu powiedział, Polska przetrwała w sercach i umysłach Polaków. Aby mogła przetrwać, również służyły temu pieśni patriotyczne. I dzisiejszą właśnie biesiadę poświęcamy pieśni patriotycznej, pieśni żołnierskiej i biesiady. Pieśni patriotyczne występują w różnych obiegach. Takim oficjalno-uroczystym. Tutaj mamy na myśli ojczyznę, naród, państwo. W wymiarze szkolnym, a więc jest to umiłowany, piękny kraj, ziemia ojców i przestrzeń historyczno-kulturalna. Oraz na płaszczyźnie rodzinnej. Tutaj właśnie to, co było najważniejsze, polskie rodziny duchem patriotycznym przepojone. A więc wiara ojców kierowana ku ojczyźnie niebiańskiej. Teksty pieśni patriotycznych funkcjonowały w tradycji ustnej i pisanej. W dziennikach, pamiętnikach, drukach, ulotkach, modlitewnikach, zbiorach poetyckich i w prasie. I tak one zmieniały swoją treść, zmieniały swoją melodię. Dzisiaj pieśni patriotyczne będziemy śpiewać razem na początek z orkiestrą dętną Koreńskiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją pana Jacka Cieślińskiego. Brawa. Na początek zagramy i zaśpiewamy, bo chodzi o to, aby cała sala z orkiestrą śpiewała. A takim głosem wiodącym będzie w tej orkiestrze pan Adam. Już się szykuje. Oczywiście zaczynamy od takiej... Brawo. Od takiej pieśni, bym powiedział, w tym okresie 11 listopada zasadniczej. Więc jest to Marsz Pierwszej Brygady. Inny tytuł to My, Pierwsza Brygada. Była to pieśń pierwszej Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znane jest zarówno pod tytułem innym Legiony to żołnierska nuta. Prawdopodobnym jej autorem był kapitan Andrzej Brzuchal-Sikorski. Słowa piosenki powstawały żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach wojennych. Pierwsza wersja tego tekstu powstała latem 1917 roku w pociągu wiozącym internowanych. Zapraszamy. Pierwsza Brygada. Za chwilę ukażą się słowa na ekranie. W drugą stronę proszę ten przycisk przesunąć. O, już ekran zjeżdża.
kolejny utwór, który zagra orkiestra, my zaśpiewamy, będzie nosił tytuł Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Może nie do końca to prawda, bo niektórzy dotrą tam, gdzie chcą, ale w tej piosence przynajmniej tak jest. Jest to piosenka partyzancka, która powstała na przełomie 1942 i 1943 roku. W okupowanym kraju popłynęła ona z Lubelszczyzny. Oddział AK Narwa nazywał ją kołysanką leśną. Tekst i muzykę napisał Stanisław Makierski z Lublina. Proszę. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Kolejna pieśń o mój rozmarynie. Pieśń powstała również w czasach naszej niewoli. W roku 1915 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Zamieszczamy tutaj wersję najbardziej rozpowszechnioną tej piosenki Rozmaryn, kwiat używany na bukiety i wiązanki ślubne oraz do pierwszej komunii świętej. Także w kosmetyce, medycynę, symbol miłości, wesela i stałości uczuć. Jest rośliną śródziemnomorską. Dlatego są hipotezy, że pierwsze zwrotki powstały właśnie we Włoszech podczas pobytu Legionu Dąbrowskiego. W 1943 roku piosenka trafiła do konspiracyjnego wydawnictwa Śpiewnik Domowy i od tego czasu stała się bardzo popularna, bardzo rzewna, romantyczna pieśń. O mój rozmarynie.
Grazie. No. Ale ja tu nie nadążam zmieniać. W takim razie kolejna pieśń, równie sympatyczna, miła. O, będzie to Serce w plecach. Serce w plecaku. A o tej pieśni parę słów. Najpierw narodził się wiersz, później dopiero powstała piosenka. Autorem tekstu jest Michał Zieliński. Napisał go na konkurs ogłoszony przez gazetę Żołnierz Polski. Ten pierwszy powstał w okresie międzywojennym. Wszedł do obiegu w 1938 roku. Do wierszy żołnierskich i pieśni żołnierskich. I od tego momentu rozpoczyna się stopniowe narastanie popularności Serca w plecach, które śpiewano na melodię skomponowaną również przez Michała Zielińskiego. Śpiewano o tą pieśń w kraju i za granicą, w wojsku i w oddziałach partyzanckich, na różnych wysiadach, a nawet w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Rozpowszechniała się również w niektórych obozach jenieckich, wojennych, dokąd przenieśli ją pod koniec 1944 roku powstańcy Warszawy. Prosimy, Serce w plecach. Zaśpiewamy to ognisko, które
konie ognisko i szumią niebie. Orkiestra, studenta, ma głos. I pan Adam. I cała sala. Zapraszam do śpiewania. Dyrekcją pana Jacka Cieślińskiego. Brawo.